Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. Udało się. Uszkodziliśmy pierwszy formator. Potwierdzam. Jak poszło? Zdołałeś wyciągnąć jakieś dane z panelu centralnego? Jednostka kontrolna formatora korzysta z autonomicznej SI. Tak jak myśleliśmy. Byłeś w stanie ją przejąć? Jednostka kontrolna została nadpisana po przesłaniu kluczowych algorytmów ze statku matki. Z powodzeniem uzyskano kontrolę nad komórkami operacyjnymi formatora. Proces terraformacji znacznie zwolnił. Świetnie. Wardek miał rację. Teraz możemy dokonać repolaryzacji reszty formatorów. Potwierdzam. Ile czasu potrzebujemy, aby kompletnie zatrzymać proces terraformacji? Analiza. Szacunek potencjalnie niemiarodajny z uwagi na nieznane parametry. Pieprzysz. Ile? 524 dni i 16 godzin. To o wiele za długo. Musimy działać szybciej. Brak danych do rzetelnej oceny. Może znajdziemy jakieś wskazówki w następnym formatorze. W porządku, mały. Wiemy, co trzeba zrobić. Załatwimy jeszcze jeden i zobaczymy, co dalej. Przyjąłem. Thank you.
Teren niestabilny. Zaleca się ostrożność. Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Prawdopodobieństwo przeżycia katastrofalnie niskie. Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie.
Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. W porządku. Udało nam się dokonać repolaryzacji dwóch formatorów. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Należy skorygować założenie dotyczące autonomicznej pracy jednostek kontrolnych. Wykryto silny wpływ jednostki kontrolnej Zero ze statku matki. Rozumiem. Namierzyłeś Kassandrę. Czy to pomoże nam unieszkodliwić główny formator? Odmowa. Algorytm kluczowy oraz kompletny profil Kassandry niedostępne. Jasne. Czyli jednostki kontrolne pozostałych formatorów to po prostu mniejsze wersje Kassandry. Panuje nad każdą z nich. Odmowa. Stwierdzenie mniejsze wersje sugeruje niższą liczbę algorytmów lub interfejsów. Dobra, dobra, łapię. Miałem na myśli, że wszystkim steruje Kassandra. Świetnie. Teraz możemy wyłączyć ręcznie pozostałe formatory lub ruszyć prosto na główny, by powstrzymać terraformację. Potwierdzam. Powinienem jeszcze raz omówić to z Wardekiem. Tak czy owak, w drogę. Trzeba stąd spieprzać. W gotowości. Uwaga! W okolicy wykryto aktywność mutantów. Powód nieznany. Dobrze wiedzieć. Będę ostrożny.
Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Wysoka szansa zawalenia.
Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. Wykryto liczne martwe pola. Aktualizacja poziomu zagrożenia. Rozpoczynam poszerzony skan. Jak tam chcesz.
prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. No, cóż.
Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Ani kroku. Kim jesteś? Co tutaj... Chwileczkę. Jak się nazywasz, przybyszu? Jestem Jax. Nie myliłem się zatem. Niebywałe! Doszły mnie słuchy, że nie żyjesz! Rzeczywiście pokonałeś hybrydę gołymi rękami? Tak. Nie miał żadnych szans. Twoja skuteczność obrosła legendą, ale walka z hybrydą bez broni? To dopiero coś. A przy okazji, nazywam się Radek. Azog zechce usłyszeć, że się zjawiłeś. To kto to kurwa jest? Bez wątpienia wkrótce się okaże. Od powstania depozytorium sporo się zmieniło. Chodź, oprowadzę cię. Wygląda na to, że twój dron się nie zgadza. On się tylko boi formatowania. To się nie stanie. Skupiamy się na czymś zupełnie innym. Możemy iść? Krótka wycieczka nie zaszkodzi. Naprzód, za mną. Zamierzasz zostać? Zobaczymy. A co? Chodzi o to, że nie cieszysz się tutaj dobrą sławą. Wielu życzy ci śmierci za to, co zrobiłeś z hybrydą. A skoro o śmierci mowa... Dopisało nam szczęście. Dziś odbywa się egzekucja. Nie chcemy jej przegapić. Werdykt zapadł. Ze stuprocentową pewnością udowodniono bezprawną nieefektywność. Oskarżony zaakceptował wyrok. Stracić winnego. Dobra robota. Wiesz co robić. Jak skończysz, zajmij swoje stanowisko. Zastanawiałem się, jak długo będą mu pozwalać tak się zachowywać. Później udamy się do naszego ośrodka badawczego. Znałeś go? Ledwie. Wiem, że był zbieraczem w jednym z naszych biur w depozytorium. Czym zawinił? Każdego, kto pogwałci dyrektywę, czeka egzekucja. Proste. Czy to cię szokuje? Chyba pamiętasz, jak brzmi dyrektywa. Oczywiście. Najwyraźniej niewiele się tutaj zmieniło. Czyżbym wyczuwał w twoim głosie litość? Ciekawe. Podobno przestałeś tłumić emocje. Przejdźmy się i pogadajmy. W żadnym razie nie jesteśmy do szczętu pozbawieni emocji. Ich brak nie pomógł nam w ewolucji i musieliśmy się z tym pogodzić.
Takie myślenie nas zaślepiło. To przez nie ktoś taki jak ty był w stanie niemal nas wykończyć. W związku z tym teraz każdy dostaje tyle eleksu, by wykonać swoją pracę jak najskuteczniej. Stoimy przed Centrum Badań i Technologii. W tym miejscu między innymi oblicza się optymalny poziom konsumpcji eleksu. Ile wynosi najwłaściwsza dawka? To zależy od zadania. Taktyk, który nie lęka się o życie swych żołnierzy, nie będzie skuteczny. Z drugiej strony, strażnik stroniący od zabijania traci swą rzetelność. Kompromis wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Co masz na myśli poprzez kompromis? Brak emocji nie przybliżył nas do celu. Ale ich nadmiar też na nic się nie zda. Należy znaleźć złoty środek. Nasz ośrodek badawczy doskonale radzi sobie z odpowiednimi obliczeniami. Jeśli to koniec pytań, chcę pokazać ci coś jeszcze. Chodź ze mną. Wspominałeś o jakimś eksperymencie. Czego powinienem się spodziewać? Chcemy tworzyć dzieci, które... Chwila! Co takiego? Tworzymy nowe pokolenie racjonalnie myślących taktyków. Przejdźmy do klasy i posłuchajmy chwilę. Może czegoś się nauczymy. Ostatnia lekcja nie powinna być trudna do przypomnienia. Dziś znów ją przećwiczymy. Usiądźcie. Dobrze. Pamiętajcie, czego uczyliśmy się wczoraj. Skupcie się. Proszę pani, ja... Żadnych pytań, Makar. Nie każ mi się powtarzać. Poczujcie, jak wzbierają w was emocje. Wspomnijcie karę z zeszłego tygodnia. Poczujcie gniew, jaki w was wzbudziła. Jeśli zacznie was obezwładniać, spróbujcie odtworzyć wczorajsze równania. Czy udało wam się wywołać w sobie gniew? Jeśli tak, podajcie mi rozwiązanie zadania. Jeśli nie, powtórzymy karę z zeszłego tygodnia. Nie tolerujemy tu nieudolności. Poćwiczcie w domu. Napiszecie też 3-stronicowy raport dotyczący waszej stabilności emocjonalnej. Twój chcę zobaczyć w szczególności, Makarze. Obawiam się o twoje postępy. Popraw się. Tak, proszę pani. Koniec sesji. Możecie iść. Jak widzisz, dzieci świetnie się rozwijają. Eksperymenty z użyciem eleksu zdają się przebiegać sprawnie. Co dzieci sobie tu przyswajają? Szkolimy je, by wypracowały w sobie podobną skuteczność bez użycia eleksu. Willa, czyli one nie dostają ani grama eleksu? Zgadza się. Próbujemy uzyskać skuteczność bez dodatku eleksu. W większości albów nigdy nie przygotowano do panowania nad emocjami. Bez eleksu wielu z nas znajduje się na łasce i niełasce własnych uczuć. W przypadku tych dzieci dokładnie tego pragniemy uniknąć. Dowiadują się, jak tłumić emocje bez szkody dla logicznego rozumowania. Bez eleksu są jedynie zwykłymi ludźmi, prawda? Nie. Gdy tylko dorosną, zaczną otrzymywać dzienną dawkę eleksu jak inni. Zgodnie z naszymi obliczeniami, dostęp do eleksu pozwoli emocjonalnie wzmocnionym albom osiągnąć następny etap ewolucji. Plan wydaje się dobry. Oczywiście. Wiemy, że się uda. Wystarczy zaobserwować to na przykładzie. Chodzi o ciebie. Jako alb zdołałeś uzyskać kontrolę nad swoimi emocjami. Prawdopodobnie to właśnie dzięki temu byłeś w stanie stawić czoła hybrydzie. Badamy ten ewenement i staramy się go odtworzyć, by go udoskonalić. Jeśli chcesz wiedzieć więcej,
Pomów z naszymi naukowcami. Chodźmy dalej. Zaraz wejdziemy do sektora zbieraczy. Gromadzą eleks i przynoszą go do silosów. To nietrudne zajęcie. Zbieracze nie muszą być szczególnie wydajni. Co za tym idzie, dostają niewielki przydział eleksu. Z tego powodu są podatni na niekontrolowane wahania nastrojów. Gdyby zależało... Chodźmy dalej. Pewnie zauważyłeś, że tutaj wszystko jest nieco bardziej zdezorganizowane. Inaczej niż wreszcie depozytorium. Styl życia zbieraczy bywa źródłem konfliktów. Jeśli będziesz nieostrożny, pewnie spróbują cię nawet okraść. Za czasów hybrydy się to nie zdarzało. Numer... Po co? Pytasz, a zatem go nie dostałeś. Co za tym idzie, nie figurujesz w systemie, czyli nie może... Bez numerka... No dalej, ruchy! Numerek. 348-9-14. Muszę to zweryfikować, sekundkę. Powinienem mieć przydzieloną... Na szczęście opuściliśmy już sektor złomiarzy. Teraz wchodzimy na teren żołnierzy. Tutaj widać większy porządek. Ci ludzie podejmują trudne decyzje, dlatego otrzymują większe dawki eleksu. Można tu też zaopatrzyć się w porządną broń. Pozwalacie na handel w depozytorium? Teraz tak. Handel pomógł nam stworzyć swego rodzaju system nagradzania za... Robotnikom płacimy eleksitem. Kupują za niego rzeczy, dzięki którym lepiej Najwyraźniej ich to motywuje. Tutaj mieści się posterunek agentów. Ich zadaniem jest pilnować zbieraczy i innych. Dbają o to, by każdy zażywał eleks w odpowiednich dawkach. Nie więcej, nie mniej. Mają na wszystko oko i strzegą porządku. Liczę, że skoro zobaczyłeś, jak działa depozytorium, twój powrót w nasze szeregi obejdzie... Nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Czekam aż w... Czas, bym udał się... Niechaj twoim czynom towarzyszy skuteczność. Wykryto wysokie stężenie eleksu. Zalecane wydobycie. Zdaje mi się, że Albom by się to nie spodobało.
Ten składzik należy do albów z Ignadonu. Bez odpowiedniego zezwolenia nikt tam nie wejdzie. Nie pierdolisz się w tańcu, co? Jeśli chodzi o przetrwanie moich ludzi, istnieje tylko jedna dyrektywa. A ty ją wyraźnie pogwałciłeś. Spokojnie, bez nerwów. Co tutaj robisz? Nazywam się Nyra. Odpowiadam za nasze akumulatory. Jesteś kimś na kształt ochroniarza? Ochroniar? Chwileczkę. Czy my się nie znamy? Tak, spotkaliśmy się w mieście pod kopułą w Abessie. Byłam jedynym technikiem na poziomie. Działałam jako... To wszystko zdarzyło się dawno temu. Zasady uległy... Kiedy działałam jako separatystka, straciłam dom. Zawędrowałam do miasta pod kopułą. Ocalałam. Mimo to, te czasy już minęły. Teraz znów stałam się prawdziwą alpką. I każdy, kto nie postępuje tak jak... Lepiej niż ktokolwiek inny znasz skutki odstawienia. Problemy ze skrajnymi... Prawda. Bez wątpienia da się żyć bez eleksu. Tylko w tak... Dlatego staram się go poskramiać. Przy mnie lepiej tego nie próbuj. Ach, moja głowa. Jakby głos w mojej głowie mówił mi, co robić. Muszę go zignorować. Wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka mnie. Otrzymano jedną tygodniową porcję. To była twoja ostatnia porcja. Czy chcesz zakupić wyżywienie dodatkowe? Nie teraz. Udałem się do formatorów i miałeś rację. Mój... Czy wierzysz mi, że jestem... Jeśli zniszczymy formatory, wtedy SI na statku matce nie... Dowiedziałeś się czegoś o... Tak. Jednostki kontrolne w formatorze są pochodne. Wątpię, by kluczowy algorytm pomógł. Pierwowzór na pewno... Bez wątpienia szybko odkryje nasze zamiary i rozpocznie proces terraformacji. Najlepiej byłoby dostać się do SI. Być może jednak Kassandra. Co jeszcze wiesz o niebie? Kassandra jest dobrze chroniona. Co gorsza, obszaru wokół... Największą zagwozdkę stanowi dezaktywacja Bez wątpienia napotkamy też inne problemy. Wprowadzisz nas do jaskini lwa? Tak. Spokojnie, Wardeku. Do tego jeszcze daleko. Niczego ci nie zapomniałem. Jeśli nadal sobie tego życzysz, załatwisz mnie po wszystkim. Dokładnie. Póki co szkoda na to czas. Przejdźmy do konkretów.
szóstej siły nie da się dłużej lekceważyć. Nie umknęło to uwadze innych frakcji. Nie pozwolę ci w żaden sposób jej powstrzymać. Czemu by to niby służyło? Jeżeli planujemy pokonać nie... Pora zjednoczyć wysiłki. Najlepiej byście sprzymierzyli się z... Znaleźć potężnego partnera dla szóstej siły. No tak. Niech zgadnę. Zaproponował to Dawkins, prawda? Co więcej, podsłuchiwała nas, a nawet kilka razy zapanowała. Niebianie, to za... Wydaje mi się, że Cassandra uzyskała dostęp do każdej maszyny, która zetknęła się kiedykolwiek z technologią niebie. Przejmuje kontrolę niczym mroczny Elex, po cichu. Mierzymy się z przerażającym przeciwnikiem, ale... Spróbuję wymyślić coś. Dlaczego? To proste. Zdradziłem. Co za tym idzie, znam się na... W takim razie czekaj. Chcę, żebyśmy wykorzystali wszystkie... Gdy uznam, że pora wypowiedzieć niebianom wojnę totalną, nie zamierzam pominąć niczego. Nawet... A właśnie, jeden drobny szczegół. Proszę, by moja banicja dobiegła końca. Pomożesz mi odzyskać wśród albów... Nic w tym złego, bym... Daruj sobie. Świetnie. Wciąż rozglądam się za odpowiednim sojuszem. A na domiar złego domagasz się powrotu na stan... W istocie. Oby tak dalej.